Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w moim PlayStation 4. I mam tutaj bardzo ciekawe gry, co nie? No, w sumie bardzo ciekawe gierki, nie ma co tutaj dużo mówić. Ale tak na serio, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled. Tak jest, tak jak mówiłem niejednokrotnie na live'ach, od teraz zaczynamy sobie również serię odcinkową z Crash Team Racing Nitro Fueled z małymi różnicami. Otóż obecna seria to będzie seria z Easy Mode. Następna seria zaraz po tej z Easy Mode będzie to Normal albo Medium, jak chcemy sobie nazwać. A kolejna to już będzie Hard i będzie to ostatnia seria odcinkowa. Tak więc trzy serie z Crash Team Racing z trybu Adventure się nam szykują, z czego w ostatniej będą ciekawostki i dużo ciekawych zmian. A więc zatem bez zbędnego przedłużenia rozpoczynamy sobie gierkę. Zanim ktokolwiek powie do mnie teksty pokroju, skąd ta drastyczna decyzja, że przechodzić easy, medium i hard na odcinkach zamiast na live'ie. Otóż zrobiłem to dlatego, że nie będę ukrywał, że po prostu mam na to ochotę i chcę inaczej te trzy let's play'e poprowadzić, żeby one się od siebie wyróżniały. Na przykład w obecnym let's play'u będziemy sobie skipowali pierwszą cutscenkę z całej gry, ponieważ tak naprawdę na hardzie będę wszystko tłumaczył co i jak. Tutaj w dużym skrócie co jedynie będę mówił. No i praktycznie będziemy sobie edytowali jak to za czasów mojego starego let's play'a ekrany ładowania. No i w let's play'u z easy mode jest taka różnica, że pokażę wam tylko wszystkie fioletowe poziomy. Znaczy wiadomo, te normalne poziomy też wam pokażę, ale jeżeli chodzi o żetony CTR, to pokażę wam wszystkie fioletowe poziomy. Pokażę wam jeden poziom, gdzie zbieramy literki, i jeden poziom, gdzie zbieramy relikt, i resztę robimy poza nagrywaniem. I w easy mode co jedynie zobaczycie montaż z klejnotów, w sensie z kapów. A w medium już będzie montaż i do wszystkich CTR-ów, i do reliktów. A na hardzie to sobie CTR-y będziemy komentować, a relikty zrobimy sobie Q&A na reliktach. No i przy okazji poziomy z Nitro Karta zrobimy na żetony i CTR, ale... Znaczy CTR i relikty, ale zrobimy je tutaj z arcade'a, bo jak widzicie mamy tutaj takie fajne opcje jak Relic Race i CTR Challenge. No dobra, bez zbędnego przedłużania. Tutaj mam mój save z mojego live'a, w sumie sobie go wykasuję, no bo nie jest on już do niczego potrzebny. No i co? Będziemy mogli sobie zacząć tutaj rozgrywkę. Oczywiście klasyczny tryb, bo mamy tutaj, jak widzicie, dwa tryby. Nitro Fueled oraz klasyczny. Klasyczny sobie ogramy oczywiście na live'ie, ponieważ tak oto postanowiłem. A Nitro Fueled ogramy sobie, tak jak już powiedziałem, na odcinkach. No i zaczynamy od pierwszego poziomu trudności, czyli na easy, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy! A właśnie, musimy wybrać jeszcze postać. Jak widzicie, mam tutaj wszystkich tak naprawdę odblokowanych, więc pozwólcie, że w let's play'u z easy mode'a będę opierał się na postaciach takich jak Crash, Coco, Polar. No i w sumie możemy Penta, Pigwinem i Purą. To będą, jeżeli chodzi o let's play z easy, to będą same dobre postacie. Na medium będzie to różnie i na hardzie zresztą też. Więc zaczynamy sobie gierkę oczywiście Crashem. I w sumie... zacznijmy od normalnego skina i tam co ewentualnie dwa wyścigi będziemy zmieniać. Dobra, tak więc let's do this! To jak zwykle Pixel zresztą mówił, ale wiecie, ja to tam mówię w taki oto śmieszny, że tak powiem, sposób. I to jest jedyny ekran ładowania, który się pojawi właściwie w tym let's play'u, czyli boost up the boost. I tak, zdaję sobie sprawę, że są tam jakieś podpowiedzi, nie podpowiedzi na tych ekranach ładowania, ale robię ten let's play jak za starych czasów, jeżeli chodzi o easy mode, czyli po prostu wszystkie ekrany ładowania wycinamy. Wycinamy również tam zdobywanie reliktów poza jednym i jednym CTR-em. I tyle. Tak więc mamy sobie tutaj Insanity Beach. I Aku Aku, który nam będzie tutaj gadał. Ale myślę, że sobie jego tutaj gadankę też przewiniemy. No i co? Zaczniemy sobie już nasz pierwszy wyścig. Mamy tutaj poziom Crash Cove, więc bez zbędnego przedłużania można tu wjeżdżać. I tak swoją drogą, jak widzicie, Insanity Beach przeszło diametralne zmiany, bo ma tutaj posągi Crasha, które są fajną dekoracją. No i cóż, wjeżdżamy sobie.
Nawet nie wiecie, jak ja się bardzo cieszę, że mogę w końcu sobie grać w tego Nitrofielda. Tak mocno czekałem na tą gierkę. Ja na tą gierkę czekałem od pierwszego tego filmiku, który wiecie, tam zapowiadał, że będzie coś takiego jak CTR Nitrofield. I w ogóle pokazówka poziomu, ja pierniczę, to wszystko wygląda tak zarobiście, że oh my god. No ale dobra, no standardowe zadanie to jest oczywiście pokonanie wszystkich tam tras, ponieważ kosmita, który ma na imię Nitrous Oxide, zlecił, że tak powiem, pokonanie tutaj jego, bo tak, to jest masło maślane, ale mimo co to wytłumaczę w jak najnormalniejszy sposób. Ale się plączę, cholera jasna. Z tego to ja kurde już nie mogę. No, mów dalej, pomidor. W każdym bądź razie, Nitrous Oxide to jest taki kosmita, który sobie przyleciał tutaj na planetę Ziemię i on stwierdził, że rzuci wszystkim wyzwanie. Że mamy go wszyscy pokonać i udowodnić, że jesteśmy lepszymi ścigaczami niż on. Jeżeli my wygramy, to Nitrous Oxide z planety Ziemi nie zrobi wielkiego parkingu, ponieważ taki jest jego pierwotny zamysł, żeby zrobić oczywiście wielki parking. No a jako, że tak powiem, my go na 100% pokonamy, bo nie może być inaczej, to sobie te plany może co jedynie głęboko w dupsko wsadzić. No i ta jest cała fabuła, po prostu musimy go pokonać. I tak w roli ścisłości, to już będę praktycznie przypominał na pozostałych poziomach trudności. Jeśli chodzi o bossów, bossowie nie są wysłannikami Nitrousa Oxide'a, oni po prostu też chcą się z nim zmierzyć. W ogóle zobaczcie, jak jestem daleko od tego komputera, no ale co się dziwić, w końcu to jest easy mode, co nie? I tutaj małpy są u góry, jak widzicie, coś fajną też dekoracją. No i oczywiście pokazówka musiała być, jak to tam Pixel i niektórzy mówili, że haha, popisówka, pokazówka. No i co, zebraliśmy sobie Wumpa Coinsy, ponieważ tak, to jest kolejny taki dodatek, że sobie zbieramy Wumpa Coinsy, coś co oryginalnie zbieraliśmy w Crashu Tag Team Racing. Ale zatem Wumpa Coinsy akurat możemy kupić sobie skiny w Pit Stopie, ponieważ jest coś takiego jak Pit Stop, które odblokowywuje nam karty i różne skiny do postaci. Więc jak najbardziej w porządku. Continue. No i mamy sobie tutaj pokazóweczkę, w której Crash oczywiście sobie tańczy i Cortex ma tutaj strój z Crash Attack Team Racing, czyli Ninja Cortex. No i engine ma jakiś taki oryginalny jak na grę z CTR-em. Congratulations. You win a trophy. Dobra, Aquaku, nie chcemy ciebie tutaj słuchać, my chcemy jechać dalej z fabułą, tak więc pozwól, że zamknij się, że tak powiem łagodnie mówiąc. No i tak, i po wygraniu wyścigu, jak widzicie tutaj, WarpPad jest, ma tutaj taki kluczyk raz jeden, co oznacza, że aby z powrotem wjechać do tego WarpPada, no to musimy, że tak powiem, mieć jeden kluczyk, tak więc no nie możemy tutaj wracać ponownie, tak więc każdy tutaj, a raczej większość let's playerów zawsze jedzie do Roost Tubes jako drugi poziom, a my sobie pojedziemy tym razem inaczej, bo czemu nie? A co? Ja se mogę inaczej pojechać, więc czas na Mystery Caves, czyli drugi czerwony poziom, ponieważ tak, Mystery Caves i Crash Cove to są dwa czerwone poziomy. Tak jest, dwa czerwone poziomy, bo mam dwa czerwone żetoniki CTR. Mamy pokazówkę Mystery Caves. Żółwiczki, stalaktyty i triceratopsy z Crasha Trójki. Co myśliście, że nie zauważę ich, co nie? Ja takich rzeczy mam nie zauważyć, no proszę was, kurde. No i co? Go! Go, go, go! Trzeba wygrać! Trzeba zdobyć trofkę, więc nie ma tutaj opierdzielania się, jedziemy z koksem. I w ogóle to jest zaskakujące, jak Crash potrafi się wybić, to jest naprawdę niesamowite. Serio, ja nawet nie muszę wciskać L1 ani L1, bo naprawdę Crash sam z siebie potrafi się tak wysoko wybić. Przyznam szczerze, że Mystery Caves jako poziom, który grałem w oryginalnym CTR-ze, nie był jakoś takim moim mainem, w sensie nie był on jakimś takim szczególnie ulubionym poziomem, ale przyznam szczerze, że
W tej gierce to polubiłem bardzo ten poziom, szczególnie za takie udekorowanie, że ten poziom nie jest jednak pusty, bo to jest coś, co niejednokrotnie będę powtarzał i pewnie to też będę musiał nadmienić w Let's Playu z Medium, jak będziemy grali oczywiście na Medium, poziomie trudności. No to powiem szczerze, że te poziomy w oryginalnym CTR-ze wydają się jakieś takie puste. No nie ukrywajmy, ale gdy się grało, to odczuwało się taką trochę pustkę, że jednak hej, mogliby coś tutaj dodać, żeby ten poziom nie sprawiał wrażenia takiego pustego samego w sobie. No ale no niestety jestem w stanie też po części zrozumieć, czemu tego nie zrobili, bo jednak no nie mieli chyba tak jakby... Kurde, jakby to powiedzieć? Nie mieli tak jakby miejsca na tej PS1-ce, bo jednak PS1, no pomimo tego, że jest mocniejsza od tam... W sumie dobra, nie będę gadał głupot, bo nie mam pojęcia, czy PS1 jest mocniejsza od Sega Saturn. Wydaje mi się, że jest, ale mogę się mylić. Ale w każdym razie, no jakie były konsole, które tam kolidowały z PS1 w tamtych czasach? Chyba Nintendo 64 i Sega Saturn, z tego co wiem. Ale mogę się mylić, bo z tego co następna była... Boże. Z tego co dobrze pamiętam, tak wiem, plączę się i za dużo razy z tego co, ale wiecie, to już niestety nie od dziś, że czasami się tak plączę i muszę powtórzyć przynajmniej jedno zdanie, żeby złapać tak jakby trochę logikę, jakkolwiek to brzmi. Po prostu chodzi o to, że PS1, Sega Saturn i Nintendo 64 to chyba były takie konsole, które ze sobą kolidowały w tamtej generacji, a PS2, GameCube i Xbox klasyczny to były takie konsole, które ze sobą kolidowały w następnej generacji. No i jeszcze Sega Dreamcast. Dobra, mamy wygrane Mystery Caves i 40 łupakońców, za co bardzo dziękuję, gro, ponieważ będę mógł sobie potem w pit stopie kupić co nieco. Dziękuję. No i co, lecimy dalej z koksem. Ciekaw jestem, kto teraz jest na podium. Engine w stroju kucharza i Dingo Dale, który jest wściekły. Dobra, to sobie skipnijmy już wtedy. Dzięki za drugą trofkę, Aku Aku. Nie musiałeś, naprawdę nie musiałeś. No. I tutaj Aku Aku tłumaczył odnośnie power slajdowania, że... Bo w ogóle, może wytłumaczę dla osób, co nie ogarniają, jak się power slajduje. A więc tak. Jedziecie do przodu X-em i gałką analogową bądź też D-padem możecie tutaj kolidować pojazd, czyli że albo ma skręcać w prawo, albo w lewo. No i teraz tak, robicie coś takiego, że wciskacie R1, gałka tutaj tak jakby w prawą stronę dajecie, czyli w sensie, patrzcie, robicie coś takiego, że gałkę dajecie tak w trakcie tego, patrzcie. Jeżeli teraz widzicie i robicie coś takiego. Widzicie? To może jest troszeczkę prowizoryczny taki poradnik, jak się power slajduje, ale myślę, że z czasem będziecie w stanie to ogarnąć, o ile kamerka rzecz jasna to wyłapała, bo kamerkę mam w tym oto momencie, jak widzicie teraz, jak na was, że tak powiem, patrzę. Ja pewnie gdzieś się tutaj u góry wytnę, no bo green screen niestety z tą kamerką ciężko koliduje z kolorem zielonym. Poza tym mam gówniane oświetlenia, tak więc wiecie. No dobra, bez zbędnego przedłużenia, Rose Tubes, wjeżdżamy tam. No i mamy prezentację wyścigu tutaj. Tak oto się prezentuje Rose Tubes. Oryginalnie nie było tej oto bramy, którą widzicie teraz, bo wyścig tak jakby po prostu miał, powiedzmy, podobne elementy, ale tej bramy, która się tutaj przed nami otwiera, nie było. I tak w sumie zauważyłem, że spieprzyłem swoją zasadę odnośnie dobierania skinów, bo miałem tutaj Crasha ubrać. Ale już raczej nie będę robił pauzy i wychodził tylko dlatego, żeby Crasha ubrać w jakikolwiek skin, no co nie? No trochę to byłaby, no słaba sytuacja, nie powiem, że nie. Rose Tubes to była jedna z tras, które bardzo dobrze pamiętam ze względu na to, że kiedyś ściskałem się tutaj z kuzynem, jak graliśmy na multiplayerze, ja versus on w kapy, bo wiecie, z głównego menu macie możliwość jechania albo w tryb arcade, albo versus, albo w kapy. No i jechaliśmy sobie w kapy i pamiętam, że nieźle kopałem mu zadek, bo graliśmy nie tyle co z komputerem, co jeszcze po prostu on
Nie wiem, czy on się jakoś specjalnie nie starał, chociaż z tego co pamiętam, on jakoś taki szczególnie... Znaczy nie to, żebym ja teraz miał jakieś wygórowane ego, że jestem jakiś nie wiadomo jaki w CTR-a, żeby nie było, że ktoś tak mnie odbierze, nie? Ale generalnie, no średnio sobie dawał radę chłopak. Co ja tu mogę dużo powiedzieć? No średnio sobie dawał radę chłopak. Jezus Maria, te butelki przerażająco wyglądają. Ja bym na miejscu komputera już się w tym momencie srał, żeby tam wjechać, bo... Tak naprawdę ma... Jezus Maria, to ja tak pozostawiałem te butelki? Boże święty! Ja współczuję teraz komputerowi, przecież każdy będzie się na nie... W łagodny sposób nadzieje na nie. I tutaj znowu butelka. Jezus Maria, o co chodzi z tymi butelkami? Ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć. No i oczywiście popisówka. No i mamy pierwsze miejsce. O, odblokowaliśmy Skunksa Crusha. No i 20 łumpa końców. Szkoda, że nie 40. Byłoby fajnie, tak wiecie, więcej byłoby tego. Kto tu tym razem zagości na podium? Dingodile i Pura. Aj, dobra tam. Czasem mam wrażenie, że gra jest trochę za cicho, ale zobaczymy jak będę ten w Sony Vegasie tam, wiecie, że tak powiem, ogarniał sobie głośność gry, no to wtedy sobie zobaczymy co i jak. Teraz sobie zagrajmy Crushem, który jest jednym wielkim skunksem. No i co, bez zbędnego przedłużania, mamy tutaj praktycznie wszystkie wyścigi pozaliczane. Jedyny wyścig jaki nam został to Sewer Speedway, jedna z moich ulubionych tras z klasycznego CTR-a, no i z tej gry też. Wjeżdżamy! Ho, 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 moje ulubione kanały. Nie to, żebym ja się, wiecie, nie wiem, kąpał lub miał jakieś zafascynowanie do kanałów, no ale lubię bardzo poziomy kanałowe w Crushu. To są jedne z moich ulubionych poziomów. Naprawdę, mówię tutaj autentycznie. Jedne z moich ulubionych poziomów. Tym bardziej, że w oryginale, kurde, Sewer Speedway jest tak zarąbisty. W ogóle muzyka z Nitro Fueled'a w Sewer Speedway też jest spoko. Ogólnie soundtrack... Powiem szczerze, Nitro Fueled, ponieważ nad Nitro Fueled'em pracowało Binox, a wydawcą jest Activision, oczywiście to jest rzecz, która nie powinna nikomu być... Nikt nie powinien tego, że tak powiem, pominąć. To jednak muszę przyznać, że Josh Mansell, czyli koleś, który oryginalnie robił soundtrack w Mutato Muzyka, który został również zatrudniony na zremake'owanie obecnego soundtracku, uważam, że jest po prostu geniuszem. Dosłownie to jest czysty geniusz. Człowiek, który zremake'ował soundtrack cały, naprawdę. Czysty geniusz. Ogólnie moim zdaniem ta gra się nawet lepiej prezentuje od oryginału, tak? Znaczy, nie to żebym uważał teraz, że oryginał jest jakiś szczególnie gówniany, bo wciąż będę miał nostalgię, jak grałem sobie w oryginal LEGO CTR-a, ale... Tak, powiem wam szczerze, że z dwojga złego? Po krótkim czasie stwierdzam, że jednak moja miłość do tego CTR-a, Nitro Fueled'a, wzrosła względem oryginału, naprawdę. I wydaje mi się, że ja będę więcej razy zagrywał się w tę grę niż w tego. Niż w oryginal LEGO CTR-a. Ja już po prostu tak mam. Tak samo jak nie potrafię już tak mocno grać w oryginalną trylogię Crusha. Że tak jednak wolę grać już w Insane'a. Mimo, że jestem takim zarąbistym fanem i teraz będzie mi zarzucone, że skoro jesteś fanem Crusha, to powinieneś grać tak samo gry wszystkie. Ale ostatnio mam większą ochotę po prostu na te zremake'owane gry jak Insane Trilogy i Nitro Fueled. I też troszeczkę mogę przyznać, że to robienie tych poziomów trudności to tak trochę zainspirowałem się moim dobrym przyjacielem z YouTube'a Pixelem, bo Pixel robił tak chociażby z Sonicami, że tam przechodził na różne zakończenia, tak jak to było w Shadow the Hedgehog, że raz zrobił tam, wiecie, Slide i Hero, czy jakoś tak to się nazywało, albo poziom trudności po prostu Dark. No i wiecie, i tak nie powiem, że nie troszeczkę się zainspirowałem Pixelem. Pozdrawienia dla ciebie, Pixel, tak swoją drogą. No ale ja mam też tym bardziej ochotę, żeby tak ograć w serii odcinkowej te wszystkie trzy poziomy trudności, tak więc myślę, że wam to nie będzie tym bardziej przeszkadzać. No i myk, kurde, koniec wyścigu. 40 łumpa końców. Jest! W końcu gra się mnie posłuchała, w końcu dała to milość.
Ojejku, Polarek sobie w kostiumie przeciwdeszczowym i Cortex jakiś taki dziwny. No i mamy teraz sobie tutaj cutscenkę, oczywiście za każde 4 trofki w każdym świecie, bo tak, każdy świat ma po 4 trofki, czyli razem nam daje to 16. No i w każdym świecie mamy coś takiego, że po prostu po 4 trofce pojawia się boss, z którym musimy po prostu stoczyć wyścig. I on nam da klucz do następnego świata. I tyle w temacie. Tak więc, bez zbędnego przedłużenia, lecimy z Reaperem Rue. No dobra, już widzieliśmy tutaj pokazówkę wyścigu, tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z Coxem. Dobra. Tak więc pokonajmy sobie Reapera Rue. Wiem, że jego bronią to jest TNT, tak więc radzę wam uważać, ponieważ on wypuszcza po prostu gromadkę TNT. Chociaż na easy to jest jeszcze w miarę to do przeżycia, ale gorzej z innymi poziomami trudności, I guess. Bo on potem się, że tak powiem, na innych zaczyna rozkręcać. I tak zauważyłem... Wiem, że to jest pierdoła, nie? Ale patrzcie sobie u góry na czas. Jak widzicie, jest tam ten zegar, który sobie, że tak powiem, tyka i mamy tutaj sekundy, ale nie ma oznaczonych tych okrążeń, tak jak było to oryginale. Wiecie, że oryginalnie było coś takiego, że pod tym czasem głównym były takie trzy czasy, które tam stanowiły czas okrążenia. No i tego tutaj właściwie nie ma, co jest takie trochę zaskakujące. I czasami mam wrażenie, że Crash jest po prostu szybszy czasem, jak on sobie tak skoczy i zrobi power slide'a. Że tak trochę w oryginale to tak troszeczkę ci to kubkę dawało, a tutaj to po prostu Crash się rozpędza niczym Formuła F1. Nie wiem, może chce dorównać Robertowi Kubicy. Kto wie? Kto wie? Ja tam nie wiem. No ale Reaperu to jest po prostu śmiech na sali. Drugi boss już może być trochę bardziej wymagający, ale powiem szczerze, że też jest łatwy. Tym bardziej jak wiesz co robić. No i myk, kurde! No, myk! Mamy już ukończony wyścig. I 20 łumpa końców. Świetnie! No i oczywiście po pokonaniu bossa... Mamy cutscenkę, gdzie boss po prostu mówi, że o, zostałem pokonany i tak dalej i chciałem też się zmierzyć z Oxide'em, bla bla bla. I potem boss wręcza ci, że tak powiem, klucz. Inni robią to w normalny sposób, inni jak zresztą widzicie robią to w taki trochę prymitywny sposób. No ale zawsze wręczają klucze. Zawsze. I w taki oto sposób odblokowaliśmy sobie drogę do drugiego świata. Congratulations on opening this new area. Here you will find 4 more tracks to race. Dzięki. Dzięki Aku Aku. No i co? Tak jak to było w moim oryginalnym Let's Playu sprzed 5 lat, w sumie to by było na tyle z pierwszego odcinka z Crasha Team Racing Nitro Fueled. W następnym odcinku sobie zwiedzimy drugi świat, czyli The Lost City, a raczej The Lost Ruins, przepraszam najmocniej, bo to było The Lost Ruins faktycznie. Gdzie tam stoczymy walkę z tamtejszym bossem, no i pokonamy kolejne 4 poziomy. I tak będziemy robili co każdy świat odcinek. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się seria podoba. Co prawda jest ona w trochę luźniejszy sposób prowadzona, ale spokojnie. Seria, gdy będziemy prowadzić serię na poziomie medium czy hardzie, już się co nieco pozmienia, bo mam to specjalnie przygotowane na tamte serie. A tą serię sobie troszeczkę na luzie tak bardziej poprowadzimy. Tymczasem, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i nie tylko. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy cieszysz się, że ponownie widzisz Nitro Fuelda na moim kanale. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!